Cześć wszystkim, dzisiaj przychodzę do Was z takimi moimi perełkami miesiąca listopada, jest ich naprawdę niewiele i ku zaskoczeniu jest tutaj więcej pielęgnacji niż kolorówki tym razem i nie przedłużając zacznę od moich największych perełek i to są lakiery semilak, lakiery hybrydowe i ja tutaj mam ukochane dwa kolory, które nosiłam przez długi czas, teraz aktualnie mam inne, które mi się średnio podobają i będę zmieniać pewnie na te same. I to jest kolor Plum, to jest 015 i to jest kolor takiego głębokiego wina, fioletu, przepiękny. Mogliście go zobaczyć na moich paznokciach, jeżeli nie, to odsyłam Was na Instagram. I Gold Disco, czyli złoty, po prostu złoty brokat. Tak wygląda. Także lakiery hybrydowe, semilak, rewelacja. Już Wam mogę powiedzieć, że czarny lakier semilak jest beznadziejny, strasznie się ściąga pod lampą, więc nie polecam. Kolejną moją taką naprawdę super ekstra perełką jest mydełko do mycia pędzli. I to jest mydełko Barbara Hoffman. Ono jest, o, coś takiego, zwykłe białe mydło. Ma fajny, specyficzny zapach i ja niczym nie mogłam nigdy domyć tej gąbeczki Real Technique. Ona mi się już zużyła, ją wyrzuciłam i kupiłam sobie Beauty Blender. I ten Beauty Blender też mi było bardzo ciężko domyć. Kupiłam to mydełko, bo słyszałam, również przetestowałam jeszcze wcześniej gdzieś, więc widziałam, jak bardzo dobrze, dokładnie domywa tak wszystkie pędzle, gąbeczki po tych tłustych konsystencjach typu jakieś właśnie korektory, podkłady, kamuflaże. Rewelacja! Nie znam innego tak dobrze myjącego produktu. Żadne mydełka, proszki, gadżety, nic tak świetnie nie domywa pędzli jak właśnie to mydełko. Także szczerze, serdecznie Wam polecam, tak, serdecznie Was pozdrawiam również. Serdecznie polecam, ja nakręcę taki krótki filmik właśnie jak ja myję gąbeczkę tym mydełkiem. Sami zobaczycie, tak jak super domywa wszystko, nic tam nie zostaje. Dobra, kolejna rzecz to będzie pomadka z Laury Mercier i to jest odcień Plum Wine. To jest, słuchajcie, ja choruję teraz na takie odcienie wina, fioletu, czerwonych, takich bordo kolorów. Także taka pomadka, bardzo ładny kolor, taki typowo jesienny, pomadka nawilżająca, nie jest jakoś super ekstra kryjąca, aczkolwiek na ustach wygląda genialnie, więc polecam pomadki. I ostatnia rzecz z kolorówki, bo będzie ich tylko tak naprawdę no, z lakierami cztery rzeczy, to będzie korektor od Clarence'a, Eclat Minat. Ja mam odcień 01, mam go dzisiaj pod oczami. Fajny korektor w odcieniu takiego różu, bardzo ładnie rozświetla, zakrywa wszelkiego rodzaju zasinienia, zaczerwienienia. Idealny kolor dla jasnych karnacji. Nie wiem, czy wy tutaj coś zobaczycie. Fajna aplikacja, koszt korektora to jest około 130 zł, ale jest naprawdę bardzo wydajny, też można go dorwać na jakichś promocjach bądź minus 20 w perfumeriach taniej. Kolejna rzecz, to już nie wiem, czy Wam nie pokazywałam, ale to jest mój mega ulubieniec, miodek z Clarence'a do ust. I to jest ten taki komfortowy olejek nawilżający. Tu jest 7 ml, bardzo fajnie pachnie, ma tą taką ogromną, duży aplikator do nakładania, bardzo dobrze nawilża usta, bardzo często nakładam go na wieczór, po kąpieli, już przed snem, kiedy chcę swoje usta nawilżyć, rano wstaję, mam mięciutkie, nie mam żadnych suchych skórek, teraz ta pogoda bardzo wysusza usta, więc jestem naprawdę zadowolona z tego produktu, bo bardzo dobrze nawilża. Kolejna rzecz to będzie krem pod oko, również z Clarence, jakoś tak się złożyło. I to jest Eye Contour Balm. To wygląda tak. Niezwykły krem pod oczy. Konsystencja takiego delikatnego kremu pod oko. Już Wam pokazuję. Szybciutko się rozprowadza i bardzo szybko się wchłania. To nie jest gęsta konsystencja takiego masła, tylko właśnie lekka konsystencja, szybko wchłaniająca się. Bardzo ładnie nawilża tą okolicę oka. Ja tam nie czuję żadnego wysuszenia, uczulenia. Dobry krem i
to, na czym zależy mi najbardziej, to właśnie na tym, żeby on tą okolicę oka nawilżał. Więc bardzo dobry krem. Tutaj jest 20 ml, taka niestandardowa pojemność, bo zazwyczaj kremy pod oko mamy pojemność 15 ml. Kolejna rzecz do pielęgnacji twarzy i to, co uwielbiam ostatnio, to są maseczki truskawkowe. Tutaj już mam zaczętą, jeszcze mi zostało na raz. Pokażę Wam ładniejszą, nowszą. I to jest maseczka truskawkowa, głęboko nawilżająca, odblokowująca pory. Ją możecie dostać w New Looku, w Selgrossach, w Douglasach, także naprawdę w wielu miejscach jest dostępna, myślę, że na Allegro przez internet również. Tutaj z 15 ml maseczka spokojnie starcza na 2-3 użycia. Cienka warstwa na 20 minut, ściągamy, maseczka pięknie pachnie truskawkami, to nie jest taki chemiczny zapach, tylko to jest taki zapach, jakbyście sobie piły koktajl truskawkowy, tak, ze śmietanką czy tam z jogurtem. Rewelacyjny zapach, maseczka jest naprawdę jedna z lepszych, jakie kiedykolwiek używam. Tutaj Wam zbliżę nazwę, to sobie możecie też poczytać opinię na temat maseczki. Jest świetna. Kolejna rzecz i ostatnia do pielęgnacji twarzy, to jest hit po prostu. Najlepszy chyba kosmetyk, jaki kiedykolwiek miałam do pielęgnacji twarzy. To jest Estée Lauder Advanced Night Repair. To serum takie bardzo, bardzo słynne. Ja go używam i na dzień, i na noc. Sprawdza mi się rewelacyjnie. Moja buzia jest po nim mięciutka. Bardzo dobrze nawilżona, ja widzę poprawę stanu mojej skóry, nawet powiedziałabym, że niektóre te zmarszki mimiczne mam delikatnie wygładzone, więc serum działa. Wiem, że dojrzałe osoby chwalą sobie, bo bardzo ładnie wygładza, rozjaśnia skórę. Też planuję Wam zrobić osobny filmik, recenzję na temat tego produktu, tylko zużyłam go jak na razie tyle. Jak zużę większą połowę bądź całe, tutaj mam 50 ml, to zrobię Wam osobny filmik, bo myślę, że serum jest godne polecenia i warte swojej ceny. I ostatnie dwie rzeczy do pielęgnacji włosów. Na pierwszy rzut gliskór. To jest odżywka ekspresowa w sprayu. Przepięknie pachnie. Bardzo dobrze mi się po niej rozczesuje włosy. Ja bez tej odżywki nie wyobrażam sobie rozczesania włosów nawet ze szczotką Tangle Teaser, bo moje włosy są tak poplątane, suche, zniszczone, że po prostu no, nie da się ich normalnie rozczesać. Zawsze pół włosów wyrwę. A ta odżywka, jedna z niewielu, która naprawdę pomaga mi te włosy rozczesać. Są miękkie, lśniące i no, lepiej mi się je rozczesuje. I kolejna rzecz to jest Garnier Fructis Serum Goodbye Damage. To jest serum na końcówki do włosów, które ma je sklejać, odbudować. I to jest z olejkiem z owoców Amili. Nawet na opakowaniu było napisane, żeby nie obcinać końcówek, tylko zastosować to serum. I to serum naprawdę, słuchajcie, działa. Te końcówki mam w ładnym stanie, w dużo lepszej kondycji niż jak nie używam tego serum. Więc serdecznie Wam polecam. Serum kosztuje w granicach 11 zł i odżywka około 14. Na promocji możemy ją znaleźć za mniej niż 10 zł. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeżeli mieliście któryś z tych produktów, to oczywiście dajcie znać i koniecznie napiszcie mi, jaki kolor, jaki lakier hybrydowy z jakiej marki polecacie i który kolor jest Waszym najlepszym. I oczywiście dajcie znać, czy też lubicie hybrydę, czy robicie sobie sami, czy chodzicie do kogoś, żeby Wam robił. I żegnam się z Wami. Oczywiście wszystkie linki w opisie zostawiam Wam do Snapchata, do Instagrama, do Facebooka, również maila. Także jeżeli macie ochotę, to zaglądajcie. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału i do zobaczenia.